Wielu dzisiaj mówi grzmi o strasznych grzechach Kościoła rzymskokatolickiego. Oczywiście najbardziej e, taki bulwersujący, powszechnie omawiany jest grzech pedofilii i tuszowania jej przez całą hierarchię, czyli biskupów i papieży. Przy okazji, e, biskupi nawet zaczynają mówić już o tak zwanej lawendowej mafii albo o lobby homoseksualnym w kościele. Papież Benedykt mówił o tym, że w seminariach katolickich powstały już kluby homoseksualne. Warto jednak zadać sobie pytanie, co spowodowało, że w kościele katolickim jest taka Erupcja grzechów sodomii, grzechów homoseksualnych, grzechów um, związanych z pedofilią. O oczywiście o zwykłym cudzołóstwie nie mówię. Otóż pismo święte daje jasny ślad, jasną przyczynę. Odrzucenie Boga i Jego objawienia daje w danej grupie społecznej efekt zmiany orientacji seksualnej. O tym właśnie mówi list do Rzymian pierwszy rozdział. Poznali Boga, ale nie uwielbili go jako Boga, ale zaczęli oddawać cześć stworzeniu zamiast twórcy. Dlatego Bóg syła na nich ostry obłęd. Ale jest jeszcze poważniejsza konsekwencja. Jeśli Kościół Rzymsko-Katolicki dający tej owoc w pełnej krasie, można tak powiedzieć, pedofilii i homoseksualizmu, co dowodzi, że odrzucił prawdę o Bogu i jego słowie, to znaczy, że on dzisiaj nie głosi słowa Bożego. To znaczy, że dzisiaj prowadzi ludzi do piekła. To jest największy grzech Kościoła Rzymskiego.